Dzień dobry kochani, witam się dzisiaj znowu z Wami z kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na najlepsze ciasto na pizzę, jakie kiedykolwiek robiłam i jadłam. Potrzebne nam będzie 400 g mąki typu 0, ja mam caputo włoskie, 250 ml wody, szczypta soli, łyżeczka cukru, 60 g świeżych drożdży bądź 14 suszonych, pół szklanki mleka, 2 łyżki oleju. Podgrzałam mleko i wodę oraz obmierzyłam sobie mąkę i drożdże. Teraz dodaję do miski mleko, wodę, moje drożdże suche. Łyżeczkę cukru. Szczyptę soli. Dwie łyżki oliwy. Oraz mąkę. Gdyby to były świeże drożdże, wtedy najpierw bym je rozrobiła na mleku i wodzie z dodatkiem cukru i zostawiłabym je do wyrośnięcia, tak żeby ruszyły, a dopiero wtedy dodałabym mąkę. Jednak ja robię suchych drożdży, także wszystkie składniki mogę jednocześnie wymieszać. Do wyrośnięcia. Gdy ciasto rośnie, mamy chwilę na przygotowanie wszystkich potrzebnych nam składników. Ja wykorzystam dzisiaj pomidorki sherry, ogórka kiszonego, salami, szynkę, paprykę czerwoną, cebulę, serek brie, cheddara, starego cheddara, mozzarellę oraz pieczarki. Wyrośnięte ciasto. Ja jeszcze delikatnie obsypię mąką i jeszcze raz wyrobię. Ciasto ma już idealną konsystencję, także podzielę je i rozłożę na blachach i będę dodawała składniki. Spodu mojej pizzy użyję koncentratu pomidorowego, który posypię później włoskimi ziołami, taką mieszanką. Mieszanką ziół.
smacznego!